Półtora roku temu nagrywaliśmy dla Was materiał o M1, czyli nowych procesorach ARM od Apple. W tej chwili mamy już aż 4 nowe procesory, no i najnowszy M2. No i czy M2 jest lepsza od M1, czy warto się przesiadać i czy to jest rewolucja, czy jednak tylko ewolucja albo chwyt marketingowy? Zapraszam Was na test, porównanie, no i benchmarki. Do dzieła! Procesory ARM od Apple zagościły na dobre na rynku. Praktycznie wszystkie firmy dostosowały swoje usługi, aplikacje i biblioteki do tej infrastruktury. I co najważniejsze, procesory M1 sprawdziły się świetnie w każdej płaszczyźnie, zarówno dla twórców, jak i dla nawet zwykłego użytkownika. Sam zakupiłem MacBooka Air z M1, jestem bardzo z niego zadowolony, sprawdza się w każdym momencie, nigdy mnie nie zawiódł i przede wszystkim jest szybki, cichy, no i co najważniejsze, bardzo wydajny. W tej chwili Apple wprowadza do swoich komputerów procesor M2. No i w tym filmie chcieliśmy sprawdzić, jak one sobie poradzą. Nie będę Wam mówił już o zaletach ARM-u. Jeśli nie widziałeś jeszcze naszego filmu z listopada 2020 o M1, to zapraszam do materiału w karcie. Natomiast my w tej chwili przeprowadzimy syntetyczne testy i zobaczymy, czy M2 kładzie na kolana M1, no i czy na przykład warto się przesiadać. Dosłownie dwa słowa o M2. Jest to 8-rdzeniowy procesor, 10-rdzeniowy GPU i co najważniejsze, obsługuje w tej chwili do 24 GB RAM-u. M1 obsługiwa do 16. I tak zestawiliśmy MacBooka Pro z M1 do MacBooka Pro z M2, dokładnie o tych samych konfiguracjach, czyli bazowej. No i powiem Wam, że szału nie ma, o tak bym powiedział. Zrobiliśmy 3 testy, dlatego że Mateusz prywatnie jeszcze używa M1 Maxa i porównywaliśmy te 3 procesory. I na przykład w Cinebench przy multicore różnica na korzyść M2 tylko 13% lepiej. Jeśli chodzi o single core, jest tylko 5% lepiej. Więc tutaj o naprawdę nie ma szału i nie jest to taki przeskok jak między Intelem, a właśnie M1. Co ciekawe, może to być błąd pomiarowy, bo różnica jest bardzo mała, M2 wypadła w single core lepiej niż M1 Max. Jeśli chodzi o Geekbench, to w multicore M2 wypada o 19% lepiej od M1, natomiast jest o 37% gorsza od M1 Maxa. Jeśli chodzi o single core, to w Geekbenchu M2 wypada o 9,7% lepiej, czyli są to naprawdę bardzo małe różnice, które w zwykłym użytkowaniu aż tak bardzo nie rzutują, ale o zwykłym użytkowaniu też zaraz powiem. Jeśli chodzi o test GPU w Geekbenchu, to tutaj M2 naprawdę wypada lepiej. M1 zdobyła 21 807 punktów, natomiast M2 aż 30 859, czyli to jest aż o 41% lepiej. Natomiast porównując M2 do M1 Maxa, no to tutaj absolutnie M1 Max deklasuje, bo jest prawie 2 razy szybszy. Jeśli chodzi o Blendera, tutaj mamy test Monster i tutaj znowu bardzo małe różnice, dlatego że tylko 13% różnicy na rzecz M2. Natomiast w teście Blender Junk tutaj duże zaskoczenie, dlatego że lepiej wypada M1, dlatego że zdobyła 6,08 punkta, natomiast M2 zdobyła 4,85. Dla porównania M1 Max tutaj absolutnie deklasuje konkurencję, bo w tym benchmarku wykręca 54,15 punkta, co daje wynik o prawie 1000% lepszy niż M2. Jeśli chodzi o Blendera Classroom, znowu M1 jest bardzo blisko M2, bo różnica jest tylko o 13% na rzecz M2. Jeśli chodzi o benchmark Blackmagica przy renderowaniu RAW-ów, i tutaj mamy podzielone to na dwie części, czyli CPU, a także przy użyciu silnika Metal, wynik CPU. M1 zdobyła 19 punktów, natomiast M2 24. I tutaj M2 radzi sobie o 26% lepiej, natomiast znowu przyrównując to do M1 Maxa, no to M1 Max jest 33% lepszy od M2. Jeśli chodzi natomiast o użycie silnika Metal, to tutaj jest duża różnica, bo rzeczywiście te 16 rdzeni w M2 robi robotę i w Metalu M1 zdobyła 53 punkty, natomiast M2 aż 81, więc tu jest aż o 50% lepiej. Jeśli chodzi o benchmark Unigine Valley, tutaj mamy 46,6 FPS, jeśli chodzi o M1, natomiast M2 jest o 22 FPS lepsza i wynik to 69,1. Tutaj M1 Max radzi sobie nieznacznie lepiej, dlatego że mamy tak naprawdę tylko półtorej klatki więcej, więc można powiedzieć, że M2 i M1 Max wypada w tym teście bardzo podobnie. I przechodzimy do czasów renderów, czyli tak naprawdę bardzo praktycznych informacji, które zestawiają te komputery. Mówimy tutaj o renderze H265 w Blackmagic RAW i tutaj M1 zajmuje to 5 minut i 29 sekund, natomiast M2 3 minuty 45 sekund. I tutaj dla porównania jeszcze M1 Max robi to w 2 minuty i 25 sekund. Jeśli chodzi o kodek H264, dokładnie ten sam render, czyli też Blackmagic RAW, tu mamy 5,22 na rzecz M1 i w 3,46 zrobi to M2. Natomiast M1 Max robi to w 2 minuty i 11 sekund.
Przechodzimy do ProResu. Render w H265 M1 zajmie 2 minuty i 16 sekund, natomiast M2 2 minuty i 3 sekundy. I tutaj to pokazuje, jak bardzo te procesory są zbliżone do siebie. Z ProResów korzystamy dosyć często i jak widzicie, nie ma aż takiego przeskoku. Przeskok natomiast jest w M1 Maxie, który robi to w minutę i 5 sekund. ProRes w H264 jest taki sam, zarówno przy M1, jak M2, więc tutaj render zajmie Wam 2 minuty i 15 sekund w obu przypadkach, więc to pokazuje absolutnie bliźniacze procesory, które robią to samo w tym samym czasie. No i oczywiście M1 Max pokazuje swoją siłę, bo robi to w minutę 11 sekund. No i na koniec coś, co mnie absolutnie zdziwiło i trochę zniesmaczyło, dlatego że M1 ma lepsze dyski niż M2. Mówię tutaj oczywiście kolokwialnie, bo chodzi oczywiście o modele komputerów. O ile zapis jest bardzo podobny, bo w M1 mamy 1439 MB na sekundę, a w M2 1483, no to odczyt w MacBooku Pro z M1 był na poziomie 2718 MB na sekundę, a M2 1450, więc niestety dyski są gorsze. Szkoda, bo to też wpływa na całość w obcowaniach z komputerem. No i jeszcze oczywiście M1 Max dla formalności, żeby zdeklasować konkurencję, 3691 zapis i 5035 odczyt. No i teraz przechodząc do podsumowania. Co zrobiło Apple z M2? W sumie nic. Mam wrażenie, że jest to procesor wypuszczony troszeczkę na siłę. Fajnie, że zrobili nowego MacBooka Air. To jest jakby materiał na osobny film, bo tam dużo się zmieniło w komputerze. Natomiast MacBook Pro z M2 jest dokładnie taki sam. No i teraz tak, moim zdaniem najbardziej opłacalnym komputerem nadal jest MacBook Air z M1, więc jeśli masz jeszcze okazję go kupić, to leć do sklepu, bo cena jakość możliwości nadal uważam, że tutaj wygrywa. Natomiast M2 ma jeszcze problemy trochę, mam wrażenie, że wieku dziecięcego. Przeczytałem parę rzeczy na Twitterze, gdzie ludzie renderując bardzo wymagające materiały, na przykład po pół godziny, potrafiły zmęczyć M2 szybciej niż M1. Mówię tutaj o po prostu nadmiernym przegrzewaniu się i tak zwanym throttlingu. Więc M2 nie robi absolutnie takiego szału jak M1. Jest takim procesorem, mam wrażenie, że trochę zapychaczem i dopiero pewnie te wersje dla prosów, czyli jakieś Ultra, Maxy, w M2 pokażą dopiero swoją siłę. Natomiast bazowy procesor M2 nie robi absolutnie wrażenia, czasy są bardzo podobne. Wniosek z tego taki, że warto kupić Era albo MacBooka Pro w lepszej cenie po prostu z M1. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o wynikach i procesorze M2. Oczywiście sekcja pod filmem jest dla Was. Ja się w tej chwili z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!